Zapraszamy do wysłuchania podcastu Uniwersytetu WSB Merito. Odcinki w tym cyklu dotyczą zagadnień związanych z pracą i odpoczynkiem. Ten czas długiego weekendu majowego łączy te dwa elementy. Jest czasem wolnym, a jednocześnie 1 maja jest świętem pracy. Zapraszamy Was do wysłuchania rozmów z naszymi ekspertami, z których każdy poruszy zupełnie inny aspekt życia zawodowego. Ja się nazywam Joanna cieślak kospalska razem ze mną dzisiaj Radosław Świątkowski opiekun merytoryczny studiów podyplomowych, trener języków obcych na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Pytanie najpierw takie prywatne mam do Ciebie. Który język według Ciebie z języków obcych jest najpiękniejszy? Prywatnie. Dużą sympatię mam do języka niemieckiego, dlatego też, że uczę przede wszystkim tego języka. Myślę, że jego gramatyka i budowa tego języka sprawia, że jest on bardzo logiczny. No i to też sprawiło, że łatwiej było mi się go właśnie nauczyć, przysposobić i później jest mi łatwiej go przekazywać. Więc ja bym szedł w język niemiecki i ten, myślę, tak zostaniemy. Język niemiecki jako ten, ten ładny. Są oczywiście osoby, które mówią, że język niemiecki nie jest najładniejszym językiem na świecie, że jest twardy, może trochę nieprzystępny, ta gramatyka czasem odstrasza. Natomiast myślę, że jak poświęcimy dużo czasu na początku i skupiamy się, żeby dobrze opanować te podstawy, to później jest już łatwiej. To chyba faktycznie dosyć zaskakujące, bo, bo chyba jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś nazwał język niemiecki ładnym językiem, chociaż przyznaję, że ja też przez wiele lat się niemieckiego uczyłam. Według mnie ma taką. Fajną, specyficzną dla siebie melodię, której ja akurat lubię słuchać. To jest dokładnie tak, jak mówisz, melodia tego języka jest super. Ja bardzo lubię też dialekt austriacki, bardzo podoba mi się ta odmiana właśnie tego języka. A my dzisiaj będziemy mówili o, o, o byciu trenerem, o byciu lektorem, ale przede wszystkim o tym, jak to jest uczyć dorosłych. Ty jesteś opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych trener języków obcych, ale jaka jest różnica między lektorem, nauczycielem i trenerem? Nie podam ci tutaj słownikowej definicji, bo też nie googlałem, nie szukałem jak to jest. Natomiast powiem ci, jak to czuję. Dla mnie nauczyciel to jest osoba, która pracuje w szkole. To jest osoba, która poza tą robotą czysto merytoryczną, gdzie przekazuje materiał, ma jeszcze do odwalenia Kupę roboty takiej pedagogicznej. Stricte to jest pedagog, który wychowuje, który przysposabia, który przekazuje pewne treści, które nie są związane koniecznie z częścią merytoryczną. Później mamy lektorów, którzy pracują w szkołach językowych, no i też tutaj na uczelni, bo wykładowców, którzy prowadzą zajęcia językowe, też nazywamy lektorami. No i oni prowadzą jakieś kursy językowe, które są w określonych ramach, mają określony czas i określony przedział, zakres materiału do zrealizowania. No i teraz trener językowy, który w moim odczuciu jest bardzo niezakospodarowaną jeszcze przestrzenią, to jest, zobacz, ja zawsze to porównuję do trenerów biznesu. Trener biznesu wchodzi na salę, 8 godzin ma na zrealizowanie na przykład danego materiału i wychodzi i ludzie zostają z kompetencją, bardziej lub mniej um, są przygotowani do wykonywania tej aktywności. No i trener językowy w moim rozumieniu to jest osoba, która przystosuje cię właśnie do odnalezienia się w twoim konkretnym kontekście, czyli przychodzisz do mnie i mówisz, że masz problem, bo na przykład nie, wiem, nie, mówisz, nie mówisz po niemiecku, uczysz się 15 lat, gramatyka super, testy gramatyczne fantastycznie rozwiązujesz, wychodzi ci B2 z tych testów, natomiast jak przychodzi do mówienia, to masz blokadę. No i teraz myślę, że tutaj właśnie jest przestrzeń dla trenera języków obcych, który wejdzie i w określonym czasie, bo to też nie mogą być tasiemce, które trwają nie wiem, cały rok, na przykład 30 godzin sobie dajmy, albo 15 godzin, Skupiamy się na Twoim problemie, określamy cele, czyli z czym Ty wyjdziesz po tym kursie, określamy program, co będziemy realizować, na jakich tematach, no i wtedy jest to trochę taki kurs szyty pod miarę, właśnie dla Ciebie, pod Twoje problemy, pod Twoje bolączki. I tu widzę właśnie różnicę pomiędzy lektorem, który prowadzi kursy na podręcznikach, a trenerem, który opracuje materiał właśnie pod Ciebie. Mhm. Ale taki trener spotyka się ze swoim uczniem, ze swoim klientem w takich faktycznie cyklach, nie wiem, 5-8 godzinnych, tak jak wspominałeś, tak jak mamy trenerów biznesu, i wtedy wiesz, do bólu przez tych 8 godzin ćwiczą? Czy to jest tak jak w przypadku szkół językowych, mamy rozbite na kilka godzin w tygodniu i powtarzamy to przez kolejne tygodnie? Myślę, że to trzeba rozbić w czasie, bo to też jest kompetencja, którą się nabywa. Poza tym, że ja będę Cię uczyć mówienia, nabywasz też pewności, w ogóle w tym mówieniu nabywasz pewności siebie, płynności, gdzieś tam musisz pogodzić się z tym, że popełniasz błędy i one są ok i one nie powinny Cię blokować. Też trochę strategii musisz nabrać, jak dobierać te słowa, żeby nie budować długich zdań, tylko krótki przekaz. I to są aktywności, które my musimy wyćwiczyć w toku naszych zajęć, więc przez 8 godzin myślę, żebyśmy nie dali rady. Nie próbowałem jeszcze, gdzieś tam z długo głowy miałem, żeby zrobić na przykład taki set 8 godzin, i konkretną, konkretne zagadnienie, być może bardziej gramatyczne, będziemy omawiać i wychodzisz z kompetencją, żeby wypowiadać się w danym zakresie. Ale jeśli chodzi o konwersacje, to myślę, że musi to się odbywać w interwałach gdzieś tam przez pewien okres czasu. I powtarzalność tutaj jest ważna, no bo będziemy nawiązywać też do tego, co już wypracowaliśmy, do tego, co wcześniej nam się nie udawało, a teraz nam się udaje. No i ten program też będzie się zmieniać, bo język jest żywy, my jesteśmy elastyczni, więc tutaj program będzie raz napisany, natomiast będzie na pewno ewoluował w trakcie naszego kursu. Jak często przychodzą do ciebie dorośli klienci, dorośli, no powiedzmy, że tacy w wieku 40, plus, tak, w takim w moim wieku, wiesz, mówią, słuchaj, uczyłam się załóżmy, tego niemieckiego 15 lat. No, wyjeżdżam do Niemiec, nie mogę mówić, już na mnie za późno, nie? już po prostu nie nauczę się. Jak się nie nauczyłam do tej pory, to się nie nauczę, bo w pewnym wieku już się nauczyć nie możemy. Jak często słyszysz takie przekonania? Często, często. Natomiast wychodzę z założenia, że konia tańczyć nauczyli, więc jeżeli nie przychodzisz do mnie po to, żebym nauczył Cię całego języka, całego spektrum wszystkich elementów, które są na danym poziomie. Tylko przychodzisz z konkretnym problemem do rozwiązania, czyli faktycznie żyjesz w danym kraju i chcesz zacząć rozmawiać, chcesz prowadzić konwersacje takie zwyczajne z ludźmi w sklepie, z sąsiadami na klatce i po prostu odnaleźć się w tych realiach. Myślę, że to jest do zrobienia. Po prostu trzeba trochę poukładać rzeczy, troszkę cię przyzwyczaić do tego, że mówisz po niemiecku, troszkę cię uzbroić może w pewne, w pewne słownictwo, w pewne struktury. Więc jest to zdecydowanie do zrobienia, natomiast mamy pewne zakorzenione takie przekonania, że język to jest gramatyka, że musimy się uczyć, że musimy mówić poprawnie, bo inaczej nikt nas nie zrozumie, albo co gorsza, może ktoś nas obśmieje. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nas obśmiał, po prostu nie zrozumie i dopyta najwyżej no i to żadna tragedia generalnie. To są takie przekonania pewnie jeszcze ze szkoły, prawda? Gdy byliśmy dzieciakami, byliśmy oceniani i no właśnie, nauczyłeś się albo się nie nauczyłeś, dostałeś taką albo gorszą ocenę i potem wchodzimy w to dorosłe życie z przekonaniem, że ten obcokrajowiec też nas będzie oceniał, a on tak najprawdopodobniej jest szczęśliwy z tego powodu, że my w ogóle próbujemy w obcym języku mówić. Dokładnie jest tak, jak mówisz. No i trochę tutaj trzeba bronić szkoły, bo zobacz dzisiaj jest tak, że na języku obcym spotyka się 30 osób, jest jeden nauczyciel. Program jest określony i określone też struktury muszą, określone elementy muszą zadzieć się na tej lekcji, więc ciężko jest tutaj wprowadzić konwersację i nauczyć, jakby przysposobić te dzieci, tą młodzież do tego, że język to jest mówienie. No więc pewnie częściej będziemy wypełniać jakieś luki zadaniowe, częściej gramatyka się pojawi, bo tak też program jest skonstruowany. No, i my wychodzimy z takim przekonaniem, że musi być wszystko poprawnie, i nauczyciele też nam podkreślają błędy. No nie, ma, nie ma na to przestrzeni, żeby podkreślali nam to, co jest dobrze, tylko raczej punktują nam to, co oddajemy, i jeśli coś jest źle, to za to punktu nie dostajemy. No i wychodzimy z takim właśnie przekonaniem. Jakie jeszcze możemy mieć motywacje? Poza tym, o, o czym powiedziałeś, że na przykład wyjeżdżamy i będziemy mieszkali teraz, już uczapmy się tego języka niemieckiego, tak? W Niemczech, Bo będziemy potrzebowali do codziennego życia języka obcego. To jakie jeszcze jako dorośli możemy mieć motywacje? Motywacji może być wiele. Ja powiem o tych, z którymi ja się najczęściej spotykam i z które sygnalizują moi kursanci. Po pierwsze, to jest kasa, czyli gdzieś na horyzoncie jest lepsza praca, awans, no i wiedzą, że ten język jest im potrzebny do tego, żeby odnaleźć się w tych realiach służbowych, firmowych. Drugim powodem jest to, co już powiedzieliśmy, czyli człowiek mieszka w obcym kraju i potrzebuje się odnaleźć takich zwykłych codziennych komunikacji, w zwykłej codziennej komunikacji, w zwykłych codziennych y, rozmowach. No i tutaj często moi kursanci mówią, że na przykład rozmawiają z sąsiadem na klatce, kombinują po niemiecku jak mogą, a sąsiad nagle przychodzi na język angielski. No i to jest wtedy ten sygnał, że okej, okay, to chyba nie jest tak, jak być powinno i przychodzą i chcą tylko rozmawiać właśnie. No i mamy trzecią grupę, czyli mają partnera, partnerkę z danego kraju, i oni rozumieją, że żeby odnaleźć się w życiu tego partnera, oni muszą też mówić tym językiem. No, bo zobacz, pierwsza lepsza impreza rodzinna, albo spotkanie ze znajomymi jak już tam wchodzą w grę, nie wiem jak już się pobawią, trochę popiją to oni nie będą mówić po angielsku oni przejdą po prostu na ten naturalny dla siebie język, czyli u mnie są to um, Szwajcarze, więc przejdą na język niemiecki, no i ten człowiek rozumie, że żeby gdzieś tam za nimi nadążyć nie czuć się wyobcowanym, on też musi on, ona musi opanować ten język niemiecki, no i do tego jeszcze w dialekcie, co jest na pewno nieproste zwłaszcza tym. Kolejnym wyzwaniem to w takim razie, jak my, jako dorośli, się uczymy języka obcego? Na pewno inaczej niż dzieci. Po pierwsze, temat motywacji, który już troszkę powiedzieliśmy. My mamy jakiś pretekst, jest jakiś cel, jest jakaś nagroda na horyzoncie. Zobacz, jak idziemy do szkoły, no to realizujemy podstawę programową. Jak idziemy na studia, to język obcy najczęściej nie jest naszym wyborem tego kierunku, więc po prostu realizujemy program. Tam się spotyka wiele osób, które realizują ten sam program. Więc nie mówimy tutaj o żadnej nagrodzie. Natomiast my uczymy się po to, bo chcemy coś osiągnąć. Jest jakaś nagroda na horyzoncie. Później nawiązujemy do doświadczeń tego człowieka i do jego przekonań. To jest też trochę to, co już powiedzieliśmy sobie: mamy pewne przekonania, chcemy, żeby nas poprawiano, chcemy, wiemy, jak się uczyliśmy w szkole i staramy się dostosować tą naukę dzisiaj też do tego, jak było. No i tutaj troszkę trzeba zmienić, i to jest właśnie, myślę, rola trenera, żeby uświadomić, jak się uczymy. I um, robić to tak, żeby to było efektywne i efektowne też e, dla tego człowieka. Uczymy się tylko na zajęciach, czy jednak ten element powtórek w domu i wykorzystywania języka obcego w, w wolnych chwilach też będzie bardzo istotny. Bardzo istotne. Ja myślę, że to, co się dzieje w sali, to jest, zobacz, w najlepszym wypadku spotykamy się może dwa razy w tygodniu. Oczywiście są kursy, gdzie będziemy spotykać się codziennie po godzinie i to jest super, ale my troszkę jesteśmy uwikłani w to życie nie mamy czasu. Rodzina, praca, inne obowiązki. Nie mamy czasu, żeby spotykać się codziennie po dwie godziny i rozmawiać. Więc dużym elementem tutaj tego kursu też jest Twoja praca własna po zajęciach. A moją rolą jako trenera jest dobranie tych aktywności, tych postworków, preworków, tak, żebyś ty czuła, że one mają sens, że się rozwijasz i że faktycznie przybliża się to do tego, co będziemy omawiać na zajęciach. A już na zajęciach powinna dziać się ta akcja, czyli powinna być ta konwersacja, to, czego nie jesteś sama w stanie zrobić. A zradzisz takie sposoby dla osób, które chciałyby w domu, jeszcze poza tym, że, że, że chodzą na, na kurs, że się uczą języka obcego, że w domu chciałyby, ten swój język obcy podszlifować, co można robić. Przypomina mi się taka, jedna chyba z pierwszych storytellingowych reklam Allegro z dziadkiem, który miał jechać gdzieś do, do Anglii, przyklejał sobie karteczki z nazwami przedmiotów na te przedmioty. Czasem mu się te karteczki myliły i widelec był podpisany jako nóż, karteczki odpadały. Reklama fajna i historia fajna i pewnie jest to też jedna z metod, które możemy zastosować. Tak, zgadza się. Teraz mi się przypomniało, że moja kursantka w zeszłym roku, e, która ma właśnie... Dzieci wyjechały do Szwajcarii i tam żyją, no i ona właśnie czuła potrzebę, że ona musi chociaż troszeczkę. Obkleiła sobie całe mieszkanie tymi karteczkami, no i jakoś tam załapała. Później przychodziła na zajęcia i niestety nizowo nie wiedziała, jak jest właśnie widelec, żelazko, lodówka i tak dalej. Więc jest to jedna z metod. Ja myślę, że tutaj musimy się osłuchać przede wszystkim z językiem, z tą melodią, z tym, jak te zdania wyglądają, jak one są zbudowane, ja zawsze polecam YouTube'a, żeby sobie odpalić konkretne kanały moim kursantom i to oglądamy. Myślę, że dobrą metodą też jest odpalenie sobie Netflixa, być może też z polskimi napisami, żebyśmy mieli korelację między tym, co widzimy, a tym, co słyszymy. Ja pamiętam, kiedy ja starałam się jak najlepiej, jak najbardziej nauczyć niemieckiego. To bardzo pomagał mi serial Przyjaciele, który wtedy jeszcze nie było Netflixa, ale leciał sobie na którymś tam niemieckim kanale, nie pamiętam, był z niemieckim dubbingiem, to dzisiaj słyszę w głowie te głosy, ale bardzo mi to pomogło, jakby historie były proste, bo były proste też znane mi z polskiej wersji. Natomiast faktycznie pamiętam, że pomogło mi to i z osłuchaniem, i z zapamiętywaniem pewnych słów, czy wręcz zwrotów, które, które się pojawiały. Zgadza się, tak. Przyjaciele są super przykładem. Oni są polecani jako właśnie źródło o. do nauki języka angielskiego, bo tam są, tak jak mówisz, proste historie, krótkie dialogi, fajne żywe reakcje. No i myślę, że większość zna, więc znowu nawiązujemy do naszego doświadczenia. Wiemy, lubimy, łatwiej nam się wtedy uczy. A gdybyśmy mieli porównać, czym różni się kurs dla dorosłych od np. lektoratu, który znamy ze studiów, albo od takiego klasycznego kursu dla młodzieży? Kurs dla dorosłych mogę spersonalizować, czyli y, jestem w stanie zbadać, jakie masz potrzeby, nawet jeżeli jest to kurs grupowy. Grupowy, to zebrać grupę osób, która ma, pod która ma podobne potrzeby, no i wtedy realizujemy właśnie kurs z tym programem, który rozwiązuje Twoje problemy. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, zobacz, na lektoratach, to jest zbieranie osób, które chcą studiować dany kierunek. To nie jest tak, że myślimy o tym, że będziemy uczyć się teraz języka stricte pod nasz kierunek. Często tak jest. Natomiast mamy różne doświadczenia, jesteśmy na różnych poziomach. No i na lektoratach trochę jest tak, że ten lektor musi dostosować ten program i materiał do tego, żeby. Ten, który jest dobry w języku, się nie zanudził i ten, który jeszcze potrzebuje dużo godzin, nadążył za tym, co się dzieje na lektoratach. Więc e, myślę, że tutaj e, dobór materiałów, dobór tempa pracy jest zdecydowanie różny pomiędzy tymi dwoma rodzajami kursów. Twoje doświadczenie to jest doświadczenie tak głównie z pracy z dorosłymi, czy też z młodzieżą, z dziećmi? Mam doświadczenie, raz prowadziłem kurs maturalny super go wspominam, fantastyczna młodzież. 10 osób miałem w grupie, stwierdzili, że chcą napisać maturę z niemieckiego Skupiliśmy się przede wszystkim na egzaminie ustnym, więc też już gdzieś wtedy to się zaczynało, że ja lubiłem uczyć, właśnie y, mówienia. Natomiast ja już wiedziałem wtedy, że to nie dla mnie, bo matura też ma swoje określone y, tutaj funkcje, ma swoje określone wyrażenia, no i generalnie wałkowaliśmy odpowiedzi pod klucz. No i wiesz, to było dla mnie takie. Y, widziałem potrzebę i widziałem chęć rozmawiania na inne tematy. Ze strony tych młodych ludzi, a jednak musieliśmy bałkować treści, które były pod klucz. No i drugie doświadczenie to jest, raz poprowadziłem kurs dla dzieci. Do dzisiaj nie wiem ani ja, ani metodyk w szkole językowej, której wtedy pracowałem, jak to się stało, że ja go poprowadziłem. Może godzin nie było, może kasy potrzebowałem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Długi to był kurs, grupa trzyosobowa, dwie dziewczynki, jeden chłopiec, tak wszyscy mniej więcej metr dziesięć, nawet nie wiem, która to była klasa. No, i to było naprawdę wyzwanie. Więcej się bawiliśmy, niż uczyliśmy, i to jest okej okay na kursach dla dzieci, natomiast myślę, że lektor musi też być odpowiednio przygotowany, żeby prowadzić taki kurs. No, ja nie byłem, nie jestem, i wtedy od tego czasu też tak myślę, zaczęło się kiełkować we mnie to przekonanie, że ja chyba jednak z dorosłymi będę pracować, nie z dziećmi. Ale to nie jest tak, że zawsze jest różowo z dorosłymi, prawda? Też jakieś wyzwania są związane z tą grupą wiekową. Zdecydowanie. Natomiast właśnie tak jak mówisz, to są wyzwania, to nie są problemy. Mamy tutaj spadek motywacji. Dlatego te kursy to nie mogą być tasiemce, które ciągną się na przykład cały rok i gdzie ja angażuję cię dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Szybko załatwiamy nasz problem, jeżeli widzisz przestrzeń, jeżeli masz chęć i jeżeli wszystko ci się zgadza, no to będziemy kontynuować ten kurs. Natomiast myślę, że powinien być on w określonych ramach czasowych z określonym programem. Później odwoływanie zajęć, no to jest nagminne. Tutaj myślę, że jasny regulamin i egzekwowanie go załatwi sprawę. Natomiast duża doza elastyczności też jest potrzebna, no bo wiadomo, jeżeli człowiek nie odwołuje tych zajęć, bo mu się najzwyczajniej w sieci nie chce, to tak nawiasem mówiąc też jest okej. Okay. No po całym ciężkim dniu to ja wolę, żebyśmy odwołali te zajęcia, niż miałabyś siedzieć, wiesz, obrażona, zmęczona i w ogóle odpowiadać mi nie wiem na każde moje pytania. Te pytania czasem są filozoficzne, czasem trudne, czasem proste, banalne, różnie bywa, więc wtedy myślę, że lepiej je odwołać. Natomiast odwoływanie zajęć faktycznie jest wyzwaniem, jasny regulamin i jesteśmy w stanie to załatwić. Później myślę, że dorośli wymagają dużej dozy empatii. Lubimy jak się nas chwali, lubimy dostawać feedback, właściwie potrzebujemy go. No I w tych warunkach, w których ja pracuję, feedback odgrywa istotną rolę, bo pokaże ci, jaki postęp zrobiłaś, co jeszcze przed nami, na co zwrócić uwagę, co możemy pominąć. Myślę, że ten feedback jest tutaj na wagę złota. No, i dorośli nie mają czasu generalnie. Pracujemy, mamy rodziny, mamy swoje hobby, albo najzwyczajniej w świecie odwołują zajęcia, bo teraz jest dobry moment, żeby wymienić opony na letnie. No i to też jest ok. Natomiast ode mnie wymaga to dobrania tak tych aktywności i tak poprowadzenia zajęć, żeby mieli szansę powtarzać ten materiał, żebyśmy nawiązywali do tego, co już się wydarzyło na naszym kursie żeby praca własna mojego kursanta miała sens i była przemyślana, żeby to nie było ćwiczenie krzyżówka do odklepania ze słownictwem, bo jak znudzisz się jedną drugą krzyżówką to po prostu przestaniesz robić te prace domowe, których nie nazywam pracami domowymi, to są po prostu aktywności przed albo po zajęciach. Um, natomiast one muszą być przemyślane, no bo inaczej będziesz mi się wykręcać, że nie masz czasu i to jest jedno też z tych yy, bolączek. No ale to też jest trochę tak, że z tym trzeba się liczyć, to są te wyzwania, które pojawiają się w tej pracy i chyba trzeba je zaakceptować. Są rozwiązania jak ten regulamin, jak te mądre priworki, postworki, jak dobrze skonstruowane feedbacki, ale to było, jest i myślę, że będzie. A jak w takim razie wyglądają materiały szkoleniowe? Jakie dobierasz, bo zakładam, że możliwości teraz jest mnóstwo? Tak, jest mnóstwo materiałów. Ja pracuję na materiałach autentycznych które poruszają aktualne tematy. No bo zobacz, też nie mogę brać podręcznika, który zakłada 60 godzin na kurs, który ma ukierunkować Ci na Twoją konkretną aktywność, na Twój konkretny problem. Więc ja pracuję na materiałach autentycznych, które dostosowuję do naszych potrzeb. Są to materiały wideo, są to teksty, więc to są tematy aktualne, które aktualnie nas gdzieś poruszają, dotykają. No i przez to też są przyjemniejsze w odbiorze i chętnie się uczymy z takich materiałów. Mhm. To teraz, słuchaj, zapytam Cię o coś, co, no, co pewnie mogłoby być też takim początkiem szerszej dyskusji, być może do kontynuowania kiedyś w przyszłości. Ale powiedz mi, w dobie rozwoju sztucznej inteligencji, w dobie dostępu do smartfonów, procent społeczeństwa ma smartfon, co najmniej jeden. W tych smartfonach mamy translatory przeróżne. Mało tego, możemy korzystać, więc jak gdyby jeżeli jestem za granicą i chcę się z kimś dogadać, a brakuje mi słowa albo brakuje mi zwrotu, smartfon jest to w stanie z translatorem załatwić w 15 sekund. max, nie? I jeszcze powiedzieć. Jeżeli potrzebuję mojego głosu w innym języku, to mogę korzystać z narzędzi onlineowych. I sama robiłam taki test kilka miesięcy temu. Wystarczy dać próbkę w języku polskim. I całkiem nieźle, to znaczy, wiesz, jakby tak, od mojej strony nawet bardzo dobrze, możesz mówić w 29 językach. To jest jakby bardzo, bardzo ułatwiające. I teraz pytanie: Jeżeli na tę chwilę mamy dostęp do takich narzędzi, z roku na rok ich będzie coraz więcej, będą coraz bardziej dostosowane, dopracowywane, to jaki jest sens, żeby się uczyć języków w obcych? Zgadza się, technologia idzie do przodu, technologia będzie nas wspierała w naszych wypowiedziach i w całym tym procesie, gdzie będziemy mówić w języku obcym. Natomiast kluczowym słowem tutaj są relacje. Myślę, że jeszcze długo nie będzie tak, że jak będziemy załatwiać jakieś biznesy, to technologia będzie zastępować nam te relacje. Raczej usiądziemy i pogadamy. Zobacz też, przywołałem ten kontekst, gdzie spotykamy się z rodziną naszego partnera, naszej partnerki. No ja sobie nie wyobrażam. Oni oczywiście na początku będą rozmawiać przez telefon i to się dzieje i to jest ok. Natomiast gdzieś tam zacznie pojawiać się ta potrzeba, żeby być może samemu z nimi rozmawiać i ym, nawiązać te podstawowe, Konwersacje właśnie samodzielnie bez wykorzystania technologii. Mnie jako lektora oczywiście ta technologia też wspiera, bo dzisiaj jest tak, że ta sztuczna inteligencja ułatwia mi przygotowanie zajęć, ułatwia mi przygotowanie konkretnych aktywności, więc ten czas na um, opracowanie tych materiałów jest zdecydowanie krótszy. Być może ja mam trochę taki plan, żeby wspierała mnie też w korekcie dłuższych wypowiedzi. Ja będę później tylko zerkał, jak to wygląda i e, dawał feedback, natomiast już sam nie będę musiał zaznaczać tych wszystkich elementów. Ja też, jak daję feedback, to zaznaczam, co jest super, no bo znowu, ja mogę nawiązać do tego, co wiem o tobie, z czego się uczyliśmy, co już przerobiliśmy. Sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja tego nie wie i nie, nie, nie potrafi do tego nawiązać, więc ja tu jeszcze jestem, to jest moja przewaga. No i druga rzecz to są te relacje. Wiesz, ja będę zadawać ci takie pytania, które nakierują cię na być może twoje słabsze strony albo to, co akurat chcemy wyćwiczyć. Sztuczna inteligencja dzisiaj jeszcze relacji nie nawiązuje i myślę, że to jest właśnie przewaga lektorów. Przed nami długi weekend majowy, gdyby ktoś planował wyjazd krótszy, dłuższy, albo nawet nie wyjazd, ale chciałby tych kilka dni wykorzystać do tego, żeby powtórzyć sobie język obcy, albo nauczyć się czegoś, czegoś nowego. Co byś proponował na tych kilka, kilka wolnych dni? Ja, tak jak mówię, odpaliłbym ulubiony serial w języku obcym, i poprzez rzecz, którą już znam, poprzez aktywność, która sprawia mi przyjemność, otoczyłbym się tym językiem, wypisał te wyrażenia, które mi się bardziej podobają, które uważam za ciekawe, które znam już w moim języku i wow, słyszałem w języku obcym, więc mogę sobie łatwo połączyć te wszystkie elementy i tak bym sobie spędził ten czas. Na pewno nie brałbym książki od gramatyki i nie klepał definicji i zadań. Radek, tak jak rozmawiamy, słuchać w, tobą, w tobie pasję i słuchać, że, że nauczanie innych jest, jest dla ciebie czymś ważnym. Powiedz, za co lubisz tę pracę? Ja ją najbardziej lubię za relacje i za historie, które pojawiają się na tych zajęciach. Dużo prowadziłem zajęć indywidualnych. No i to jest trochę tak, że spotykamy się, bierzesz nikt nie spyta cię tyle razy, jak ci minął weekend, jak twój lektor języka obcego. Mm -hmm, mm -hmm. I jak jesteśmy jeden na jeden, no to ta relacja siłą rzeczy się nawiązuje. Mam bardzo dużo relacji online, bo ludzie mieszkają w Austrii albo w Szwajcarii, uczą się ze mną języka, spotykamy się, wiesz, regularnie kilka razy w tygodniu, no więc siłą rzeczy mamy już jakąś tam więź. No i oni opowiadają mi o swoim życiu, o partnerach, o dzieciach, o szkole, o problemach, o pracy, więc ja naprawdę dużo wiem o moich kursantach. No i Właśnie tak nawiązujemy naszą relację. Super. W takim razie, przed długim weekendem pamiętajmy o tym, że dobrze jest, jeżeli nauka języków obcych sprawia nam przyjemność i znaleźliśmy taki sposób, aby, aby tę przyjemność po prostu odnaleźć. A te osoby, które są zainteresowane studiami podyplomowymi, zachęcamy i zapraszamy. Trener języków obcych. Rekrutacja już trwa, prawda? Tak jest. Mamy rekrutację otwartą. Studia są prowadzone online oraz hybrydowo na wydziale w Toruniu Bydgoszczy i Łodzi. Świetnie, Radku, bardzo dziękuję ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Radosław Świątkowski, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych, trener języków obcych na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Dziękuję bardzo.